Się zły Sison Olicis, pogramy tak, Jurassic World już. Szósty odcinek z Jurassic World właśnie, ale dzisiaj sobie zaczniemy Jurassic Park San Diego. Bo skoczyliśmy już wczoraj park jurajski, wiem, że tutaj właśnie nie ma tych 100%, ale tam trzeba było zrobić te właśnie te 5 gwiazdek i no tej misji sobie będziemy pomijać się z 5 gwiazdkami, bo po nich już nic praktycznie nie ma. Ale dobra, zaczniemy sobie park jurajski San Diego. Oczywiście we wszystkich tutaj teoriach chaosu, no wiecie, w tej teorii chaosu są spoilery, więc no tutaj też, tutaj, no we wszystkich po prostu. Więc no wiecie, oczywiście tu też mogą być trochę spoilery, ale ten nie jest mniej ważny. Oczywiście na sam start zostawcie lajka i suba ze mną. Oczywiście będzie więcej filmów na kanale. Wiecie, kanał się rozwija. No a my sobie przejdziemy do naszego parku jurajskiego San Diego. Rozpocznij nową grę. Tak. Everyone was so caught up in the moment, so impressed with what they'd accomplished. And then, yes, a few years later, the dinosaurs made their presence known again at an island called Site B. Here was where InGen had cloned most of the dinosaurs that would eventually be transported to Jurassic Park. It was supposed to be secret. If not for human curiosity, it might have remained one. Peter Ludlow was now in charge of InGen, tasked with bringing his uncle's vision to life. John Hammond had wanted his precious animals to belong to the world. John sent a team to document the dinosaurs. And what we found, to our amazement, was how quickly the dinosaurs had adapted. They had made the island their own. Ludlow had the investors. He had secured a location, but he still needed dinosaurs. And now he knew where to get them. What if chaos yielded a different outcome? What if Ludlow's mission was successful and Jurassic Park San Diego had become okej, widzowie, także jesteśmy park jurajski San Diego, ocal co się da po nieudanym eksperymencie na Isla Nublary i otwórz park jurajski bliżej domu San Diego. Mieszkańcom zaleca się niewypuszczanie zwierząt domowych na dwór. John, czy ty nie dostrzegasz? That is quite unimpressive. Say, how long ago was this place abandoned by InGen? Years. After the incident at our first site, we listened to the concerns, Doctor. That's why Jurassic Park San Diego was put on hold. Hold? Right. But not canceled, Mr. Thompson. I believe in the work, you know? That's why I'm here. Yeah, and I'm here because I believe that I can advise you on how to avoid mistakes made previously. Understood. I know I can realize the original vision for this park. I admire your confidence. I've seen it before. Okay. Tu chyba będą takie wybiegi, tak? Welcome to San Diego, Dr. Malcolm. My name's Lily Halford. I'm in charge of operations, and I must say it's absolutely fantastic that you're here. Mr. Thompson wasn't sure you'd say yes. Well, Mr. Thompson doesn't understand chaos or alimony payments. But, you know, he'll learn, as you will, Lily. It comes with the territory, mm-hmm. I suppose. I'm looking forward to it, I think. Well, as you can see, at the moment, the entire facility is a bit of a mess. Yeah, I saw it from the air. Looks even worse from the ground.
Okay. Everything has to start somewhere, even when it's starting over. So why don't we begin with the construction of a response facility and take it from there? Ja myślę, że go tu gdzieś możemy postawić. Tutaj będzie fajne miejsce. Dobra, niech tak będzie. Tutaj oczywiście damy sobie elektrownię. Okej. Okay. Tutaj sobie oczywiście też połączymy to ze ścieżką. Więc okejka. Dobra. Oczywiście będzie czas przyspieszony, żeby nam to szybciej zrobiło, żeby właśnie tutaj nam też naprawiło te takie te ogrodzenia. Więc okej. Okay. Oczywiście sobie to najpierw naprawimy. Centrum kontroli, galeria, widok... Aha, okej, dobra. No nam... Okej, czyli ten zespół strażników sobie pojedzie do tego. Tego. I widzę, coś tu jeszcze jest, po prostu tu jest. I chyba tu jest. No pewnie. Więc okej. Dobra. Jeszcze tu jest. I once heard someone say that determination is power. And I like that. Okay, a tutaj but let's flip it around. Together, okay. We are determined to power everything. With actual power. How does that sound? Aha. Afniter. To jest chyba ten budynek, widzę. No tak, chyba tak. Bo też właśnie widzę, że tu nie jest podłączony, więc sobie oczywiście też go tutaj podłączymy. Okej, dobra. Mamy. Exciting day. The first dinosaurs are arriving from the remains of our operation on this Lasorda. Wait, isn't this the original site? Nawet mogę powiedzieć, że bardzo ciekawy. Destroyed, but not abandoned. The assets still belong to InGen. Widzę. To jest właśnie tak fajnie zrobione. O, dobra. We're starting with a herbivore. We want to make sure it's well cared for, obviously, so we'll be monitoring its welfare. Teraz tak normalnie. Okej, dobra. Tutaj nie mamy zrobionego. Plan for the worst. Tak, no to okej, dobra. Tutaj sobie widzę, żeby to inaczej widzowie było. Tutaj widzowie dam galerię widokową. A. Poczekajcie, jeszcze niech będzie, daj mi 2 minuty, ale tego pachycefalozaura możemy sobie tutaj dać bez problemu, a tutaj sobie damy właśnie jakiegoś kolejnego dinozaura, o ile będzie. Okej, dobra, hops, i tu sobie teraz to połączymy tak, okej, niech tak będzie. To sobie zburzę. Okej, dobra. Hops. I to niech będzie tak. Hops. Dobra. Okej, hops. Aj. Okej, dobra. Jeszcze? No dobra. To zaraz widzę, to zrobimy. Okej, dobra. Tutaj będzie widzę idealne miejsce dla tych cefalozaurów. I od razu mi się przypomniało o wodzie. Więc oczywiście damy sobie dla nich wodę. Ops. Tyle będzie ok. I sobie tutaj dokończymy oczywiście wybieg. Aj, o dobra. Chyba już jest ok. Więc hejka. I poobserwujmy sobie te dinozaury. O! No ładnie wygląda. Ja go widzę, ja właśnie kojarzę, bo to był... Ja go już znałem, tego pachycefalozaura. Fajny jest, właśnie ma taki twardy łebek, że wiecie, łatwo może uciec z ogrodzenia, więc mam nadzieję, że nie będzie uciekał. O! Chcę sobie to widzę zobaczyć. Szuknęli się. Oczywiście widzę, pod scenę też mamy taki tryb fotograficzny, gdzie możemy sobie oczywiście obserwować te dinozaury.
Ale tam można sobie chyba tam jeszcze zmienić, pod jakim przyciskiem można ten tryb fotograficzny. Kurde, nie jest połączony ze ścieżką. Ajajajaj, popsułem. Kurde. O, dobra. Okej. Okay. Zaraz widzę, że właśnie się tym zajmiemy. Hops. Aj. Hops. Aj. Poczekajcie. O, okej, dobra. Dobra. Okej, dobra. Hops. I to tak będzie teraz tak szło. Okejka. Hops. No i widzę, wyszło idealnie. I tutaj sobie jeszcze to zrobimy. Więc no okej, dobra. Hops. Więc tu okej. Okay. Tak będzie. To tak będzie szło. I to tak będzie szło. I tak. Tak. Widzę jeszcze tak. I idealnie wyszło. Więc okej. Dobra. I tutaj sobie oczywiście też damy to, żeby nam obserwowało te dinozaury. Więc okej. Dobra, to możemy sobie zbadać. Może zbadać. Wiecie, żeby nam tam pojechali i to zrobili. Właśnie. Tu będzie brama. Albo nie. Nie, jeszcze widzę, damy tą bramę gdzie indziej. Wiesz, tak. Tutaj będziemy się zbadać. Super miejsce na bramę. No to oczywiście tutaj. Będzie ta brama. Więc okej. Oczywiście muszę czas przyspieszyć. Dobra. My sobie tutaj połączymy właśnie to centrum widokowe z tym, więc okej. Dobra. O, jedzie. Zobaczymy, czego wam tu brakuje. Na pewno jedzenia, bo nie wiem, jakie mam dać. Potrzebuję liści nisko. Okej, pewnie. Potrzebuję liście nisko. Liście nisko. Okej, to w sumie damy sobie tak. Żeby było szybciej. Okej. I chyba już powinny być zadowolone, bo cały wybieg widzę, o tym właśnie mówiłem. Dobrze, że nie mamy parku otwartego. Ajajaj. Ale poczekajcie, widzowie, ja go tutaj wykiwam, zburzę to. Mam, widzowie, zatrzymaną grę, więc jak można wykiwać dinozaura? Za blisko aparatu. O. Czyli on mnie jednak sam wykiwał. No nieźle, spryciula z niego. Kurde, nie da się tego zrobić. No, one jeszcze uciekły, no nie. Dobra. Szybko, lećcie je uśpić. Szybko. Dobra. O, Boże, widzowie. Sorry, że tak widzę, tutaj też zanudzam, bo właśnie uciekły mi te dinozaury. Ale no widzicie, co się dzieje. Szybko, czas macie przyspieszony. A w sumie to zostały, więc może akurat te zostawię, choć nie wiem. And larger carnivores too, which are not any kind. Albo wiem, widzowie. Teraz mi nie uciekną. Okej, teraz mi nie uciekniecie. Więc w sumie nie, czekajcie. Mogę sobie to tak jakoś wejść. I to będzie chyba ten.
Ten, tu dam tak i tego dam chyba tak. Okay, teraz chyba nam nie będzie your history with a particular species, Mr. Thompson thought it best not to trouble you with the details. Oh, yeah, no, I've seen what a T-Rex can do. My therapist nie, might... tego nie chcę. Nie, widzę. Nie. To trzeba chyba tak zrobić. Okej. Okay. Czy teraz... Nie! Czyli to jest ten czwarty? Nie, to... Dobra. Tego sobie zostawimy, bo one są na razie w wybiegu. Więc okej. Okay. Dobra. Ale czego wam tu brakuje, no? No przecież, wizoje, ledwo co im dałem jedzenie i one już rozwalają te. No i są zadowolone. No, ja widzę tak średnio. It's an alpha predator. And dobra. Now you're bringing it here. O! Kompsuka! Nie zdążyłem właśnie tego przeczytać, bo... Yes. Tym yes. Się zajmowałem. Here's the thing, Thompson. Obsognat. I know what you're doing. Osiem, well. Więc no, tutaj będzie chyba idealnie. Co my tu jeszcze mamy? Bo tutaj coś jeszcze widziałem, tylko sobie najpierw właśnie tutaj dam te kompsognaciki. Tyrannosaurus Rex! Przybędzie lada chwila. Ulala! Ale widzowie, znowu o jednej rzeczy zapomniałem, bardzo zresztą ważnej. Dobra, widzę, jeszcze raz, bo tutaj tego nie zrobię. Tutaj to zrobię. Okej, dobra. Hops. Okej. I to tak będzie, bo tutaj oczywiście sobie dam to. Tyrannosaurus Rex. Czyli widzę, nie musieliśmy go odblokowywać. Czy no pewnie będziemy musieli go odblokowywać, albo będzie nowy dinozaur, czy nie? Dobrze. Dobra, oczywiście sobie tutaj damy. Hops. Okej, i z tego co ja wiem, T-Rexy lubią właśnie tutaj to. I one, widzowie, lubią właśnie kuski. Ja muszę sobie zbadać te kuski. Mam nadzieję, że nie będą mi uciekać. Bo jak będą, to będzie widzę, będzie mi smutno. Bardzo smutno. Zresztą. Dobra. Teraz jest przyspieszony. Szybko to muszą zrobić. Dobra, 21 sekund. To okej. To zdążą. Chyba. O Boże, jak ten pachycefalozaur uciekł. Dobra. Tego ziomka tu daję. Tego ziomeczka tu daję. Nie. O. Okej, dobra. These species, the T. Okej, dobra. Utworzono podajnik. Okej, czyli sobie już tu damy też po. No ten. No po prostu ten podajnik. Okej, dobra. Are central to our Maga kontroli stanu. Access at the park. They'll draw in the crowds. So now that they're here. Ale widzowie, tutaj będą dwa T-Rexy. Nie wiem, czy one się będą dogadywać. No ale raczej powinny, no bo skoro będą dwa, no to pewnie będą się dogadywać. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale okej. Dobra. Nie mogę im serio dać lasu? A pamiętam, że jeszcze T-Rexy lubiły piasek. Wiem, że to widzę, przecież tu jest taki piasek, ale to gra wczytuje, że to jest błoto. Więc no dobra, damy sobie tu pewnie, że piasek dla nich. I czy wy, jak będą dwa T-Rexy, to ja muszę podać dwa podajniki dla kuzek? Bo widzowie, tak średnio wiem. Ale chyba tak. Dobra. Ziomeczek, szybko nam jedź to zrobić. Okej, dobra. Jest, zaraz sobie go poobserwujemy, tego T-Rexa. Dobra. Potrzebuję wody, teraz zapomniałem o wodzie, więc okej, ale... Dobra,
Czy tutaj właśnie będzie potrzebował tej T-Rex kuski, czy nie? No tak, bo dałem zdobycz, a jeszcze chcą zdobyć, czyli chyba, nie wiem. Tak, muszą być 1 na 2, więc okej, okay, dobra. Okej, okay, no pewnie, że wam ją dam, T-Rexy. Okej. Okay. I poobserwujmy sobie. No piękny. Na sam starcie mamy tego T-Rexa, więc no dobrze. Jak przyjdą do nas goście, to przynajmniej pewnie no to będzie Dino Gwiazda. No piękny widzowie jest. A jeszcze nie obejrzałem tych maluchów, kompsognacików. A jeszcze im nie dałem jedzenia i wody, więc już to się już zrobi. Chyba kompsognaty nie potrzebują kuski, bo one są tak malutkie, więc wiecie, oczywiście sobie tutaj damy to, nie to, tylko to. Okej, okay, dobra. I sobie damy jeszcze to i niech nam tu pojadą sprawić, czego im po prostu potrzeba. Jest dobrze. A w tym czasie, jak oni będą sobie pojechać tu, jechać, to my sobie je obserwujemy. To jaki on jest malutki. O Boże. O, je sobie. Ja, taki mały kawalonek. Je sobie, jest dobrze. Wszystkie się zebrały chyba do jedzonka. No ten też. Ten już się chyba najadł. O nie! Jak sobie kica. No dobra. Okej. Okay. One chyba też mają już też tam komfort dobry, więc okej. Okay. T-Rex potrzebuje pieniędzy. No przecież. No przecież dałem wam cały wybieg w piasku, więc czego wam brakuje? No, no dobra, jeszcze do wody dam wam piasku. I już wam będzie pasowało T-Rexy. Dobra, zrobimy cały wybieg po prostu w piasku. Niech tak będzie, bo widzę chyba, że musi być cały wybieg w piasku, więc okej, dobra. Już jest zadowolony, więc okej. Jest piękny T-Rex, a tego sobie obserwowaliśmy, a teraz sobie obejrzymy tego. Chyba się, ale chyba się one będą dogadywały. No, gdyby były chyba trzy T-Rexy, to one by się ze sobą biły, ale tak dwa, to jeszcze się będą dogadywały, więc okej. Okay. Spoko. Tutaj muszą właśnie placówka zespołu reagowania, paliwo. Okej, dobra. I w sumie niech nam ten zespół strażników 2 pojedzie to naprawić. Nie wiem do czego to będzie, ale no niech nam to pójdzie naprawić. Dobra. Czy to jaką? O właśnie, bo nie patrzyłem co tym kompsognatom brakuje. Chyba. Gdzie one są? Widzicie, widzę, że one są tak małe, że ja ich nawet nie potrafię zauważyć. Dobra, muszę wejść na mapę. Tutaj jest. O, potrzebuje piasku i szuka pożywienia. Biegnie sobie, nie wiem. Dobra. Oczywiście, że wam dam piasek, kompsognaty. Widzę. On jest mięsożercą, więc... No właśnie, no już pewnie wiedzieliście, że kompsognaty są mięsożercami, ale... O Boże, jak on tak wygląda. Okej, okay, no już mają, będą miały dobry komfort, więc okej. Okay. Otwórz park jurajski San Diego z wielką chęcią. Dobra, otwórz park jurajski. Jazda. Okej. Okay.
It's okay. Tutaj sobie zbuduję jeszcze te. We did it. Właśnie te sklepiki. This wouldn't have happened without you, Dr. Malcolm. Hey, I want on record. I'm not in favor of this park's existence. Widziałem, że nam. This was John Hammond's dream. Okay, czyli też tu pewnie będą burze, skoro nam się to odbywało, więc sobie tu już tego dużo porozstawiam. Tutaj będzie jedno. Tutaj będzie też pewnie jakiś dinozaur, więc no. So it would appear. And the park is a unique opportunity for our guests. Or, you know, for the hungry dinosaurs. Już nam rośnie, widzę, gwiazdka. Jurassic Park, San Diego. Isn't it Jurassic something? Park, San Diego. Oh, it's something, all right. A living illusion. No nie, to jest takie krzywe ogrodzenie, ale już tu. No widzowie, teraz można powiedzieć welcome to Jurassic Park San Diego. O, pierwsi ludzie, jej! Do sklepiku se poszli. No okej, okay. Spoko, tutaj sobie jeszcze damy też zaraz jakieś sklepiki. No skoro tutaj są T-Rexy, specifically in the area of guest comfort. Wiecie, widzowie, co ja chcę zrobić. Czekajcie, bo tu są tyranozaury, tak? Tu są tyranozaury, więc sobie tutaj damy hot. Nie będzie prądu, ale no to mniejsza z tym, to damy sobie elektrownię. Tutaj. Tu jeszcze damy jakieś sklepiki właśnie. Hops. That's why you need to increase our dinosaur visibility. Give our guests a view their eyes won't believe. I tutaj zysk 2-3 nam, no już rośnie nam, więc okej, tu już sobie damy fontannę. To. O, to będzie nam rosło, więc okej, dobra. Tu też sobie oczywiście damy większy zysk. Tutaj. Tutaj. I chyba. O, i to. Niech będzie to. Zwiększ widoczność dinozaurów. Aha. Zwiększ zysk na minutę z 34 na 500. Okej, dobra. No chętnie to zrobię. Dobra. Oczywiście sobie też damy te restauracje, bo widzowie, jak ktoś oglądał moją serię z Jurassic Parku jedynki, to wiedzą, co goście najbardziej chyba lubią w tym parku. Nie tylko oglądać dinozaury, ale sklepik. No, ale czemu tu nie mogę ustawić tego właśnie budynku? No dobra, tu nie będzie tego budynku, ale okej, dobra. O nie. Okej, dobra, mam nadzieję, że ten T-Rex nie będzie tylko uciekał. No, bo będzie nieciekawie, jak nam T-Rex ucieknie. Więc okej, dobra. Tutaj widzę, że odblokujemy chyba te dwie strefy i tu też będziemy mogli pewnie budować dinozaury, znaczy wiecie, rozbudować ten nasz park jurajski San Diego, więc okej. Ten jest tutaj alfą, to bug, tego co pamiętam, ale tak, to jest chyba bug, bo z filmu właśnie pamiętam. O, możemy sobie poobserwować w sumie jak i ja. O! No ja sobie jest zadowolony, jest dobrze. O, jeszcze zobaczymy te kwiaty. No, dobrze, niech je sobie, bo niech sobie je, niech będzie zadowolony. Tutaj jest ta właśnie ta samica, z tego co pamiętam też z filmu. To była można, nie wiem, taka, nie wiem, właśnie mama tego, jak to się mówi, tego właśnie tego malutkiego tyranozaura. Więc wiecie, dobra. Oczywiście toalety sobie też damy. Okej, dobra. I tu też sobie damy oczywiście sklepiki. Dobra, tu restaurację w sumie sobie, albo nie, prezenciki. Okej, dobra. Musimy sobie czas przyspieszyć. Więc okej, tutaj nam rośnie zysk, więc jest wszystko na okej. Przejażdżki.
Czy jaszki to właśnie były te, co w Jurassic Parku właśnie jedynce, co te, no, ta teoria chaosu, więc no to nie był też tam, nie byłby taki też zły pomysł. Tutaj w sumie od razu też widzę, jak wam dam wodę. O! Two more dinosaurs are inbound. A, to jak tak szybko zrobiłem to... Aha, okej. Parazaurolog przybędzie lada chwila i manekiozaur przybędzie lada chwila, więc oczywiście też sobie zburzę tutaj. Simple to manage. Okej. Hops. Hops. Bo tutaj widzę, jest takie właśnie fajne miejsce na wybór. Hops, więc okejka, dobra. Okej, dobra. O, dobra, na szczęście nam się to zmieściło. Więc tu ok. Wiecie co, widzowie? Tutaj też dom schron. Ok. Dobra, bo tu jest fajne miejsce na schronik. No i już prawie mamy drugą gwiazdkę. Więc dobrze jest. Tutaj te... potrzebują otwartej przestrzeni. Parazaurolog. Aż 5 ich będzie, więc okej, okay, no pewnie, że sobie tutaj je dany. Okej, dobra. Okej. Okay. Tylko nie wiem, czy ten mamichyzaur będzie roślinożerny, ale chyba tak. Chyba tak. Kojarzy mi się, że tam, no nie wiem, bardziej mi to mówi taka mięsożerna nazwa, ale no, no uznajmy, że to, nie wiem, jak coś to jeszcze tam widzę, właśnie powiem im, żeby dali mi 2 minuty. Okej, okay, to jest roślinożerca, więc okej, okay, no przetransportujemy sobie chyba go tu. I wy potrzebowaliście pewnie orzechy nisko, bo ja właśnie pamiętam z Jurassic Parku też, że no tutaj też pewnie będą potrzebowały orzechów nisko. Proszę. Okej, jak są chodzi gatunków 5 na 6. Większ dowolny genom do 75%. Instead of bringing them to life. Dobra, chętnie to też zrobię, bo I've given Ms. Halford the requests. Właśnie no, no chętnie sobie zrobię, bo będziemy właśnie mieli nowe dinozaury. And then build an expedition center so we can send out teams to get. Dobra. Okej, dobra. I damy sobie tutaj jeszcze to. Zespół strażników, a nie, jeszcze nie dałem tutaj bramy, więc no okej, okay, to nie, tutaj będzie brama. Hops. Okej, okay, niech tutaj to zrobi. Which will give us more species. No czemu, ale czemu on tam nam, tutaj nam jedzie? No nie, diversity. No. Kurde, ja mu dazu tam widzę właśnie spada, gdzie to tam chodzi. Że tego mam, tego tam im brakuje. Well, that's okej, dobra. Teraz do nich jedzie, więc okej. Okay. Już, ma, już mamy prawie 3000 chyba dolarów, albo tam 3 miliony, nie wiem. See, you know, there's some patterns in the universe that defy the laws of chaos by being so obvious. Fajne. And the so-called bottom line is okay. One of the shining stars. Czego wam tu brakuje? That's what caused the original park to collapse. Tylko. Hubris zespół strażników, wiecie to. Nie! Nie, idę, nie. Teraz nam tam nie pojedzie. Przykro mi. Nie pojedzie nam tam. O, tutaj nam musi pojechać. Bo ja chcę widzieć, zbadać, o co your concern im is noted, Dr. Malcolm, but okay. InGen needs to recover its losses, and this park is helping that cause. We've learned from our nie, mistakes. Nie kontrola, tylko to. Okej, okay, dobra. I fear that więc sobie that, tutaj, like tutaj potrzebowali liście wysoko. Liście wysoko, liście wysoko. Czy to są, nie, to jest błonnik wysoko, błonnik, liście wysoko. Okej, okay. Więc sobie w sumie tu już mogę dać tak.
Hobbs i czy wam będzie tego jeszcze brakowało, czy już jesteście zadowoleni? No jak? Which means you think you can do so again. Dopiero 26% tylko dla nich to jest. No nie, no widzowie, no bez przesady. No nie dam całego wybiegu tutaj tego. Z tym. No proszę, macie, ale no... Już, musicie być zadowoleni. No jak nie? Dobra. Już im pach chyba pasuje. A tym parazaurolofom. Otwarta przestrzeń. Ale dobra, otwarta przestrzeń to w sumie im nie jest aż tak zbytnio potrzebna. Więc okej, to już sobie prawie zrobiliśmy tą misję. Więc okej, tutaj zwiększ dowolny genom. O, transmisja. Okej. Dobra. No dobrze, zamknij raport. Więc no, okej. Dobra. Aha, czyli widzowie, jak nam się to tutaj dowolny genom, to nie. Jeszcze nam się to nie odblokowało, ale nie wiem, chyba odblokowało, nie wiem, ale chyba zaraz się powinno tutaj odblokować. Aj, nie widzę, że tu tak krzywo to zrobiłem, ale no trudno, niech już tak będzie. Okej, dobra. Okej, i czy my już to mamy odblokowane? Nie, jeszcze nie. Czyli chyba to będziemy musieli odblokować. Czy już to mamy odblokowane? Nie. Nadal nie. Zanim będzie możliwa budowa, musisz to najpierw zbadać. Okej, więc sobie oczywiście, że to zbadamy. A gdzie to było? Zatrudnij co najmniej 4 naukowców. Okej. Dobra. Niech będzie w sumie ten będzie dobry. Bierzemy cię. I jeszcze ten będzie dobry. Okej. Więc dobrze. Okej. Czy my to musimy teraz zbadać? Już mamy to zbadane. Mamy to zbadane, więc okej. Dobra. O, dobra. Jest. Dobra. Hops i hops. Okej, dobra. Okej, widzowie. Brak zasilania. A tutaj, bo tutaj muszę uzupełnić paliwo. Okej. Więc dobra. Okej. Więc no dobra, widzowie. To by było już na tyle. No bo w sumie niestety jutro chyba nie będzie filmu. Jutro nie będzie chyba filmu niestety, ale nie wiem, zobaczę. Ale no, otworzyliśmy nasz Jurassic Park San Diego, mamy T-Rexy, mamy już tu dinozaury, więc się rozkręcamy. Nawet co widzowie, to by było na tyle. Tutaj jeszcze sobie się z wami T-Rex pożegna, tylko jeszcze przyspieszymy czas, żeby stał. O, dobra. Więc no, tutaj już się z wami T-Rex też żegna. W sumie T-Rexy i tam inne dinozaury. Więc co widzę, to by było na tyle. Trzymajcie się. No i...